Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje. Nadajemy aktualnie z Breli, jest godzina 19, zachód słońca 20:35 albo 21:35. Jakoś tak, wschód będzie jak się obudzicie. To na pewno już słońce będzie na niebie. Ostatni dzień, ostatnia kolacja i niestety wracamy. Może się uda przyjechać tu we wrześniu. Zobaczymy, co nam los przyniesie. 2 tygodnie minęło. Cieszę się, kanał się rozwinął. Dużo nowych subskrypcji. Cieszę się, że piszecie, że mnie spotykacie w tych miasteczkach Makarska, Brela. Fajnie jest poznać nowych ludzi. No i fajnie się jest czym podzielić z wami. Bo ja, jak mnie coś interesuje, to wchodzę na YouTube'a i szukam. Nie jadę w ciemno, tylko wolę coś sobie sprawdzić, czy mi to pasuje, czy nie, a nie potem się zdziwić, denerwować. Także ja tak funkcjonuję. A tam płynie sobie jakaś łajba. Nie wiem, czy słyszycie muzykę. Grają, odwożą ludzi, może do Omisia. Też kiedyś płynęliśmy tym stateczkiem. Tam można rybę zjeść, napić się wina. No fajnie. Niestety nie byliśmy na wyspie Brać w tym roku. Czy ostatnio byliśmy chyba 20 lat temu. I nic nie pamiętam z tej wycieczki. Ale następnym razem tu wrócimy, to pokażę wam co i jak. Może tak mówię, we wrześniu się uda wyskoczyć. Sam ktoś pływa tak daleko. Albo mi się wydaje, albo to boja jest. Nie, chyba boja. Przed nami Punta Rata. Jeszcze ludzie siedzą, łapią ostatnie promyki. A my idziemy spacerkiem do Breli. Wczoraj byliśmy w Omisiu. Aż tam spotkałem fajnych ludzi. No i tak to wygląda. Powiem wam tak, że Polaków jest mnóstwo. Jak ktoś się martwi, że się nie dogada, wchodzicie do obojętnie jakiej restauracji, sklepu, no, mówicie normalnie po polsku. Wszyscy was rozumieją. Nie musicie gadać po angielsku w żadnym innym języku. Nawet jakbyście chcieli gadać po angielsku, to się was zapytają, skąd jesteście z Polski, i zaczynają sami mówić po polsku. Także tak to wygląda. Pakować się, zamiast jechać do Pobierowa, gdzie leje, to można tu przyjechać, tu na pewno będzie pogoda stuprocentowa. Ceny jedzenia wcale nie są droższe niż u nas. U nas za roladę płacicie po 50-60 zł, a tu za kalmary płacicie 45-50 zł. Ryba smaczna, warzywa, wszystko jest naprawdę pyszne, zdrowe. Ja to lubię w Chorwacji. Ale tak jak mówię, w Breli chyba już jesteśmy ostatni raz, bo już za często jeździmy do tej Breli. Orebić jest piękny. Z Orebić są te wypady na Korczule, Miliet. Ostatnio w Gradaczu byliśmy, też było fajnie w sumie. Te plaże tam trochę są takie za blisko tego deptaka. Ten deptak jest taki wysoki. Leży się na plaży, a za plecami je ktoś obiad. Tak trochę taki dyskomfort. Jedynie tam od tego kościółka na prawo, to tam są te plaże inne, takie szerokie. Ale też, gdzie jest dużo tych restauracji, no są takie bardzo wąskie. Także co by wam tu jeszcze powiedzieć, no tam widzicie, jeszcze się opalają, a już jest po 19. Jeżeli przyjedziemy do Chorwacji we wrześniu, na pewno Orebić na 100%, bo to jest świetna lokacja. A później nie wiem, może na ten park wreszcie dojedziemy, bo nie umiemy się wybrać tam odwiedzić Namo i Kaśkę. Mieliśmy teraz pojechać, ale
muszę wyjeżdżać znowu w interesach, także musimy wcześniej wracać, bo mieliśmy tu jeszcze być 3-4 dni, ale niestety trzeba wracać. No także urebić, może później szybenik albo co tam było, par i jeszcze coś było. Mniejsza o to. Wszędzie gdzie się pojedzie jest fajnie. Woda jest wszędzie taka sama, czysta, fajna. Także zapraszam do Chorwacji. A jak przyjadę, to będę montował vlogi takie dłuższe z GoPro, z drona. To można coś tam pooglądać. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pomoże mi to dotrzeć do większości. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Przy tych krótkich filmach, które się wam podobają, nie myślałem, że po prostu to aż tak zadziała. Także idziemy do Breli, czekam na znajomych. Bo tam jeszcze słoneczko. Tam jest chyba Baśka. Z tego co widzę. No, nakręcę drugiego vloga. Jednego takiego wieczorem nakręcę. No jutro o 7-6 wyjeżdżamy, także dzisiaj zakończymy to. To na razie tyle. Hej.